Czy poprawnym jest twierdzenie przez chrześcijan, iż Chrystus jest ich królem? Krótka odpowiedź: nie. Nie jest poprawnym twierdzenie przez chrześcijan, że Chrystus jest ich królem. Nie, ani teraz, ani w przyszłości. Pan Jezus Chrystus jest ich Panem. Prawdą jest, że będzie królem, ale nie ich królem. Członkowie rodziny królewskiej nie zwracają się do króla, mówiąc: Wasza Wysokość. Są królowi znacznie bliżsi niż wszelka inna osoba w królestwie. Podobnie i chrześcijanie stanowią oblubienicę, czyli Kościół, i w związku z tym znają Chrystusa jako oblubieńca, jako głowę Kościoła i swojego Pana. Jest to bardzo ważne, żeby to rozróżnienie rozumieć.